Witam Was w kolejnym odcinku Fontany Wiedzy Multiego, czyli serii, w której odpowiadam na Wasze pytanka. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Sebastiana Śpiewaka. Multi, kiedy Hot 16 Challenge? Na to pytanie w sumie odpowiedziałem już kilka dni temu, publikując film, no ale oczywiście w momencie zadania tego pytanka nie było jeszcze nominacji, więc nie było czego też nagrywać. Wait a minute. Rozwaliliście system, do tego jeszcze 1700 komentarzy, no i wśród nich wiadomo już część też negatywna, typu dlaczego zajmujesz się takimi sprawami, powinieneś tylko WOTA nagrywać, ale chyba każdy bardziej świadomy wie, że tu chodziło o szczytny cel i przecież nie będę teraz nie wiadomo czego robił, nie będę rapował, bo się na tym totalnie nie znam, po prostu zrobiłem to, bo była nominacja i warto tą akcję szerzyć i wspierać, prawda? Zostawię sobie tutaj tylko taką furtkę na przyszłość, że w razie czego nagramy jeszcze diss na Artę. Ale to tylko jak będziecie bardzo chcieli, na przykład zostawicie dużo łap pod tym filmem. Jest kurna Żrekros! Kurna! Tak jest! Dokładnie! Nie ma takiego bicia! Nie ma takiego bicia! Kurka wodna, nie na mnie! Gdzie na mnie? Nie ma! No... Tańczymy, siabada, 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 kołowca zdjąłem ja, tarararara. Także, no to bym jeszcze chciał nagrać. I były jeszcze komentarze, że bardzo zmieniony głos, ale powiem wam szczerze, że ja sam się zdziwiłem, jaki był mój głos, bo no jednak zupełnie inaczej jest jak się w cudzysłowie rapuje, a inaczej jak się rozmawia, prawda? Ale to już każdy, kto oglądał kiedyś wywiady z raperami, to wie, że jest jednak kapkę różnicy. Tańczymy, siabada, 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 kołowca zdjąłem ja. Tararara.